Było już dobrze po 22, gdy Tomasz zamykał za sobą drzwi swojego mieszkania. Nie zdejmując ubrania, położył się od razu na łóżku. Natychmiast zasnął i śniło mu się, że wspina się z trudem po stromym zboczu górskim, zalanym czerwonym blaskiem zachodu. Ciężko dyszał. Pot zrosił mu czoło. Stopy ślizgały się na skalę. Upadał wiele razy, ale w końcu udało mu się przejść przez wysoko położoną przełęcz. Z drugiej strony otwierały się przed nim liczne drogi. Kierunek wskazywały napisy wyryte na kamieniu, ale ich alfabet i język był mu nieznany. Poszedł więc, zdając się na los, jedną ze ścieżek, aż ujrzał dwoje młodych ludzi zmierzających wolno ku słońcu. Chciał do nich zawołać, ale żaden dźwięk nie wyszedł z jego ust. Zamachał rękami, by ich powstrzymać. Było już jednak za późno. Znaleźli się za blisko promieni słonecznych i spłonęli w ich żarze. Zapadła noc. Księżyc pełni oświetlał góry, gdy Tomasz doszedł do dwóch ciał leżących na ziemi. Choć mieli spalone twarze, rozpoznał rysy swoich dwojga dawnych studentów. Byli to Clara Braxton i Marcus Calleron. Kiedy otworzył oczy, było już pół godziny po północy. Poszedł do łazienki, długo stał pod strumieniem wody obmywającej jego ciało, przebrał się i zasiadł przy biurku. Nie mogąc jednak skoncentrować się nad otwartą książką, zamknął ją z trzaskiem. Nadal coś mi się wymyka, powiedział na głos, obejmując głowę rękami. Wstał, chwycił płaszcz, wyszedł na ulicę i zatrzymał pierwszą przejeżdżającą z taksówkę. Niedługo potem wysiadał przed klubem jazzowym na Thompson Street. W sali było czarno od ludzi. Tomasz zajął miejsce przy samym barze. Na scenie jakiś kwartet grał standardy Count Basie. Nie czekając na zamówienie, barman wysoki, blony z obcym akcentem, postawił przed Tomasem kieliszek bourbona i głosem tak silnym, że był w stanie przekrzyczeć muzykę, zapytał. – Wszystko w porządku, panie Harvey? – Nie, Werner, nie bardzo. – Znowu nie może pan wprowadzić ładu w świecie idei? – Nie. Tym razem co innego mnie trapi. Wobec tego zostawiam pana samego, aby mógł pan słuchać muzyki. Może w niej znajdzie pan rozwiązanie swoich problemów. Pianista zaczął właśnie grać pierwsze akordy Flight of the Two Birds. Dołączyły do niego perkusista i kontrabasista. Po kilku taktach muzycy spojrzeli po sobie i jednocześnie umilkli, a wówczas rozległo się solo saksofonisty. Tomasz, pogrążony wciąż w swoich myślach, wystukiwał rytm nogą, podczas gdy gość siedzący po jego prawej stronie bębnił palcami na kontuarze. Po improwizacji perkusisty muzycy zagrali znowu razem w crescendo. Tomasz popijał bourbona i przyglądał się saksofoniście. Czarny pas instrumentu kontrastował z bielą jego koszuli. Harvey pomyślał o pistolecie, który Markus nosił na szelkach i nagle przypomniał sobie, że ostatnim razem nie widział u niego broni. Dlaczego Markus zabrał go do swego domu na Staten Island, skoro powinien był wrócić do biura FBI? Przy ostatnim akordzie Tomasz wychylił zawartość kieliszka jednym haustem. Kiedy oklaskiwali gorąco, członkowie kwartetu zagrali pierwsze takty Jive at Five, położył kilka banknotów na ladzie i powiedział głośno sam do siebie. Bez pomocy mistrza koła Prometeusza nie znajdę rozwiązania, ale jak się z nim teraz skontaktować? Gdy się tak zastanawiał, w lustrze naprzeciw kontuaru zobaczył odbicie mężczyzny siedzącego samotnie przy stoliku. Nie wyglądał na takiego, co przyszedł słuchać jazzu. Są dwie możliwości, pomyślał Tomasz, stając i kierując się do wyjścia. Albo ten człowiek nie potrafi docenić tego, jak gra kwartet, albo został wysłany przez koło Prometeusza, aby mnie śledzić. Zaraz się o tym przekonamy. Tomasz stał przez chwilę przed wejściem, wciągnął głęboko powietrze i ruszył Thompson Street. Po kilku krokach zwolnił, gwałtownie się odwrócił. Mężczyzna, którego zauważył w klubie, znajdował się w odległości kilku metrów od niego. Nie był wcale zaskoczony. Tomasz bez wahania powiedział: Chciałbym porozmawiać z pańskim szefem. Mężczyzna bez słowa odszedł kilka kroków i wystukał jakiś numer na swoim telefonie. Po chwili wrócił i podał Tomasowi aparat. Chciał pan rozmawiać ze mną, panie Harvey? Rozległ się w słuchawce męski głos. Powinien pan wiedzieć, że agent specjalny Calleron pojechał w sprawie śledztwa do Europy. Tak panu powiedział? Nie dalej jak kilka godzin temu. Dlaczego to pana dziwi? Zapewne już pan wie, że koło Prometeusza ma wszędzie swoich agentów. Zarówno na Uniwersytecie Nowojorskim, jak i w biurach FBI. Wiemy więc, że Marcus Calleron od 2 dni nie pracuje już dla Federalnego Biura Śledczego. Co się stało? Przydzielono mu inną sprawę, ale on nie chciał zrezygnować z prowadzonego śledztwa i tego samego wieczoru oddał swoją oznakę. Thomas Harvey milczał dłuższą chwilę,
Potem powiedział: Powinien był wcześniej o tym pomyśleć. Markus był zbyt zdolnym studentem, żeby tak po prostu zrezygnować. Uwierzyłem mu, gdy mnie przekonał, że nie zależy mu na poszukiwaniu wiedzy. Okazałem się jednak naiwny. To jasne, że mnie okłamywał. Skoro poleciał do Florencji, to znaczy, że ma nadzieję odnaleźć tam klucz do MS-408. Postanowił przeczytać manuskrypt. O czym pan mówi? Czyżby kod znajdował się we Florencji? Niewykluczone, że ma go Bartolomeo della Rocca. Podejrzewaliśmy go od dawna, ale nie mieliśmy żadnych dowodów. Teraz liczy się tylko to, żeby ocalić Markusa. Nie jest jeszcze za późno. Muszę natychmiast jechać na lotnisko. Pomogę panu. Jeśli to, co pan mówi, jest prawdą, ja także powinienem pojechać. Jak już panu mówiłem, mamy wszędzie swoich ludzi i zdobycie dwóch biletów do Florencji nie stanowi żadnego problemu. Niech pan jedzie bezpośrednio na lotnisko. Odnajdę tam pana i porozmawiamy o wszystkim w samolocie. Boeing osiągnął planowany pułap lotu. Pasażerowie w 28 rzędzie na miejscach B i C pogrążeni byli w rozmowie. Nie zna mnie nikt poza członkami koła Prometeusza. Robię dziś wyjątek, ponieważ sądzę, że ma pan rację. Być może klucz do kodu wróci do nas po 200 latach. Za 5 godzin będziemy we Florencji. Markus ma niewielką przewagę nad nami. Oto nazwa i adres hotelu, który zarezerwował sobie jeszcze przed odlotem. Jeśli uda mu się zdobyć tłumaczenie MS-408 u Bartolomeo della Rocca, to z pewnością pojedzie z nim do hotelu. Pamięta pan o każdym szczególe, rzekł Tomas, biorąc kartkę, którą podał mu sąsiad. Ma pan ludzi wszędzie. Jak ich rekrutujecie? Szukamy nieraz całe lata. Nawiązujemy kontakt z wieloma osobami, które odpowiadają naszym wymaganiom. Czy braliście mnie pod uwagę? Tak, ale zrezygnowaliśmy z pana. Dlaczego? Bo za wszelką cenę pragnie pan rozszyfrować kod, co nie jest zgodne z naszymi zasadami. Nie wiem, jakby pan się zachował, gdyby klucz do kodu trafił kiedyś w pana ręce. Wybieramy tylko takich ludzi, którzy są dogłębnie, niewzruszenie przekonani, że ludzkość nie powinna poznać tajemnic MS-408. Dobrze mnie znacie. Znamy wszystkich, którzy dyskutują na forum i których badania mogą doprowadzić do rozwiązania tej zagadki. Jednak nowe odkrycia są dokonywane z dnia na dzień, wymaga to więc nieustannego czuwania. Oczywiście. I dlatego mamy zapewnione poparcie wielu polityków na najwyższym szczeblu w różnych państwach. Są oni naszymi sprzymierzeńcami, ponieważ dawno już zrozumieli, że zdobywana latami władza nie zda im się na nic, jeśli ludzie, którymi rządzą, stracą rozum z powodu tej jednej książki. W takim razie jak pan wyjaśni to, że Edyp tak długo się wam wymyka? Słabość koła Prometeusza bierze się właśnie z jego wielkiego zasięgu. W tej sytuacji nie da się przewidzieć, co zrobi jeden człowiek, który potrafi szybko działać, natychmiast reagując na zagrożenie. My potrzebujemy na to więcej czasu. Zresztą nadal brakuje nam wielu informacji. To prawda, jest coś, o czym jeszcze nie wiecie. A mianowicie, w kartotece waszego komputera brakuje jednego nazwiska. Na umieszczonej tam liście nie wymieniono Clary Braxton. Braxton? To stara historia. Zdarzyła się 15 lat temu. Miałem wtedy dwoje studentów, Clary i Markusa. Oboje byli wyjątkowo zdolni, błyskotliwi. Spędzali cały czas razem i myśleli tylko o jednym – jak przeniknąć otaczające nas tajemnice. Najchętniej dyskutowali o irracjonalizmie, determinizmie, fatalizmie, przeznaczeniu i wolności. Wieczorami po wykładach przychodzili do mnie. Clara była osobą delikatnej konstrukcji psychicznej. Jako sierota od pierwszego roku życia spędziła dzieciństwo w domu dziecka. Wykazywała wyjątkowe zdolności intelektualne, którym jednakże towarzyszyły poważne problemy psychologiczne. Któregoś październikowego poranka wpadła z bronią w ręku do biblioteki uniwersyteckiej i steryzowała znajdujących się tam studentów, biorąc ich jako zakładników. Po czym zrzuciła z półek na podłogę wszystkie książki, krzycząc, że zawierają one fałszywą wiedzę. Nagle zaczęła na ślepo strzelać. Markus, któremu udało się wejść do sali, nie mógł nic zrobić, żeby ją powstrzymać. Potem nagle odrzuciła broń i wyskoczyła przez okno z 4. piętra. Zanim przybyła policja, było już po wszystkim. Uznano, że zwariowała. Nie wszczęto żadnego dochodzenia. Jej wcześniejsze załamania psychiczne potwierdziły tezę o niepoczytalności i nikt nie próbował dociec, co ją pchnęło do tego czynu. Czy Clara Braxton wiedziała o istnieniu MS-408? Tydzień wcześniej zaprosiłem Markusa i Klarę, żeby im opowiedzieć o tym manuskrypcie.
Markus jednak miał jakieś zajęcia na uniwersytecie i nie przyszedł. Dałem wówczas Klarze kopię manuskryptu i powiedziałem o własnych próbach jego rozszyfrowania. Nie przypuszczałem, że widzę ją ostatni raz. Zamknęła się u siebie na cały tydzień i wyszła tylko po to, żeby popełnić samobójstwo. Utrata Klary była dla Markusa strasznym wstrząsem. Nazajutrz po jej śmierci zrezygnował ze studiów. Myślę, że tak naprawdę nie doszedł do siebie po tej tragedii. A więc sądzi pan, że Klara Braxton, opierając się na pańskich badaniach, rozszyfrowała manuskrypt MS-408? Jestem o tym przekonany. Znałem ją dobrze i nic innego nie może tłumaczyć jej czynu. Czy pańskim zdaniem Markus doszedł teraz do tego samego wniosku? Dziś jestem pewien, że domyślił się całej prawdy już wtedy, 15 lat temu. I dlatego nie chciał dalej pogłębiać swej wiedzy. Kiedy jednak przypadek sprawił, że musiał zająć się śledztwem w tej sprawie, pojął, że nie ma sensu walczyć z przeznaczeniem, które wbrew jego woli doprowadziło go do manuskryptu. Gdy dolecimy, proszę udać się od razu do jego hotelu, może nie będzie jeszcze za późno. Ja zaś pojadę prosto do Bartolomea de la Roca, żeby wydostać od niego pergamin z kluczem do kodu. Tomas przymknął oczy i natychmiast zasnął. W tym samym momencie głos stewardesy poinformował pasażerów o silnych turbulencjach spowodowanych burzą, która szalała nad środkowymi Włochami. Markus położył książkę na stole hotelowego pokoju. Nie spuszczając jej oczu, cofnął się kilka kroków i stał bez ruchu przez długi czas. Zakrył twarz dłońmi, zrobił krok do przodu. Nagle jakby powstrzymywała go jakaś niewidzialna siła, zatrzymał się i odwrócił do okna. Na zewnątrz plac Santissima Annunziata tonął w strugach ulewnego deszczu. Patrzył, wcale ich nie widząc, na fontanny, z której wylewał się na ziemię nadmiar wody. Nieco dalej, za ociekającym deszczem, konnym posągiem Ferdynanda Medyceusza, dostrzegł ludzi chroniących się pod portykami szpitala. Wytarł zaparowaną szybę i obserwował przechodniów, którzy spoglądali w niebo, aby przekonać się, jak długo jeszcze potrwa burza. Przyłapał się na myśli, że wolałby być podobny do tych kobiet i mężczyzn, którzy po prostu czekali, aż ustanie deszcz, żeby mogli wrócić do przerwanego toku swojego życia. Markus spojrzał ponownie na książkę leżącą na stole i zrozumiał, że stoi przed wyborem, którego musi dokonać samodzielnie. Deszcz bębnił wciąż tą samą siłą szyby, a on miał wrażenie, jakby woda oblewała całe jego ciało. Schroniwszy się w taksówce, którą złapał na lotnisku, Thomas Harvey spoglądał na strumienie wody zalewające Florencję. Przy takim deszczu będziemy jechać do centrum dłużej, pomyślał zaniepokojony. Widoczność była coraz mniejsza, samochody posuwały się wolno. A mimo to, gdy jakiś wóz przeciął im drogę, jezdnia okazała się za śliska i doszło do kolizji. Kierowca przeklinając zamierzał wysiąść, by sprawić, coś zostało uszkodzone, ale Thomas zatrzymał go, zapłacił należność za kurs i pobiegł, chowając pod płaszczem plan miasta zaznaczonym miejscem położenia hotelu. Już po chwili dostał zadyszki. Twarz miał mokrą od potu i deszczu. Zobaczył jakąś taksówkę, pomachał ręką, ale nie zatrzymała się. Przed następną taksówką ledwie zdążył uskoczyć na bok, żeby nie zostać potrąconym. Ubranie miał przesiąknięte wodą. Stanął na moment, by zaczerpnąć tchu. Podniósł wzrok i zobaczył tablicę z napisem Via dei Cretani. Zajrzał do planu i pobiegł w kierunku katedry Santa Maria del Fiore. Markus przypomniał sobie ten pierwszy raz, kiedy zaczął się zastanawiać nad zagadką egzystencji. Pomyślał, że powinien był przestać w ogóle tego dociekać. Gdyby tak postąpił, nie znalazłby się tu dziś twarzą w twarz z tą książką. Przeżyłby swoje życie i umarł, nie poznawszy nigdy przyczyny rzeczy. Mógł przecież odrzucić wszystkie te pytania, nie zastanawiać się, czy światem rządzi przypadek, czy może istnieje jakaś sprawcza siła. Mógł przejść obok tych tajemnic, nie próbując ich poznać, nie myśląc o tym, że znalazł się we wszechświecie bez konkretnego celu. Ale zrobił inaczej. Teraz było już za późno. Tomasz szedł szybkim krokiem przez Piazza del Duomo. Potrącił jakiegoś młodego mężczyznę, przytrzymał go za rękę i przekrzykując huk grzmotu zapytał: Piazza della Santissima Annunziata? Po czym natychmiast pobiegł we wskazanym kierunku. Markus czuł, jak upływa czas, jak jego życie rozsypuje się w proch. Pomyślał po raz ostatni o drobiazgach, które składały się na jego egzystencję. Ławki w szkole w południowym Harlemie, zapachy wypełniające dom, gdy co roku na początku wakacji wracał do miasteczka na północy stanu Nowy Jork, a także pytania, które zadawał matce, gdy zapadała noc i spoglądał w gwiazdy. Po chwili oderwał się od smutnych wspomnień z przeszłości i wrócił do teraźniejszości. Podszedł do stołu.
Położył rękę na książce. Tomasz chwycił drzwiczki taksówki, która się przy nim zatrzymała. Hotel Loggiato de Servigli. Krzyknął, zanim jeszcze wskoczył na tylne siedzenie. Gdy taksówka ruszyła, bezskutecznie starał się złapać oddech. Serce waliło mu w piersi niemiłosiernie. Przez okno widział przesuwające się domy i palące pałace miasta, ale nie zwracał na nie uwagi. Deszcz padający ze zdwojoną siłą paraliżował ruch uliczny. Taksówka stała przez kilka minut, które Tomasowi wydawały się wiecznością. Zbliżał się wieczór. Do pokoju zakradał się półmrok. Wiedzieć, muszę wreszcie wiedzieć, powtarzał sobie w duchu Markus, dotykając pierwszej strony. Nie dam się. Będę wystarczająco silny. Zaraz poznam prawdę i przeżyję. Jeszcze było dosyć światła, żeby czytać. Oczy Markusa spoczęły na pierwszych słowach. Ledwie dostrzegalny uśmiech pojawił się na jego wargach. A potem nie istniało już nic poza tym, co właśnie odkrywał. Nie było ulewy, ani grzmotów, ani ludzi czekających na koniec burzy pod portykami, liczącymi sobie wiele setek lat. Ani fontan, ani posągów z brązu, ani lodowatej pustki hotelowego pokoju. Istniały już tylko litery, zdania, wolno wyłaniający się ich sens. Ciszę zakłócał jedynie jego oddech i szelest papieru. Po przejechaniu kilkuset metrów taksówka musiała zwolnić, aż w końcu utknęła w strumieniu samochodów. Tomasz u kresu cierpliwości wsunął kilka banknotów w rękę kierowcy, który nawet ich nie przeliczył i wysiadł pośpiesznie z wozu. Niedługo potem dotarł wreszcie do Piazza della Santissima Annunziata. Rozejrzał się dookoła, zobaczył ludzi, którzy schronili się za kolumnami. Po chwili wszedł do holu hotelu Rgiato de Serviti. Markus Calderon, powiedział do recepcjonisty, usiłując zapanować się nad oddechem. W czym mogę panu pomóc? Czy w hotelu jest ktoś o takim nazwisku? Tak, poszedł do swego pokoju ponad godzinę temu. Który to pokój? Numer 8. Markus nie przerywał czytania. Nie usłyszał pukania do drzwi. Mam wreszcie odpowiedź na wszelkie moje wątpliwości, pomyślał uśmiechając się. W tym momencie wszystko, co przeżył do tej pory, wydawało mu się tak odległe, że wręcz nierealne. Wiedza, przyszłość, rzeczywistość, szczęście są tylko słowami, które tracą znaczenie, jakim dotąd przypisywał. Markus zatopił się głęboko w sobie. Nie słyszał wołania, by otworzyć drzwi. Zresztą, czy to było jego imię, które ktoś nieustannie powtarzał na korytarzu? Czy on jeszcze ma imię, jakąś osobowość? Czy należy w dalszym ciągu do tego świata? Tak, proszę pana, pan Calderon z całą pewnością jest u siebie w pokoju. Proszę popatrzeć, na tablicy nie ma klucza. Jednak nie otwiera. Niech pan weźmie klucz zapasowy, musimy tam wejść. Mam powody obawiać się, że jest on w wielkim niebezpieczeństwie. Recepcjonista wsunął klucz do zamka pokoju numer 8. Pchnął lekko drzwi i ponownie zapytał. Proszę pana, czy naprawdę wolno nam tam wejść? Nie uzyskawszy odpowiedzi, zdecydował się przestąpić próg, mając za sobą Tomasa Harvey'a. Natychmiast dostrzegł mężczyznę, który siedział przy stole. – No widzi pan? – powiedział recepcjonista. – Jest żywy. Niepotrzebnie się panie pokoju. Markus nie ruszał się. Jego oczy, podobnie jak całe ciało, były całkowicie nieruchome. – proszę pana, czy dobrze się pan czuje? – zawołał recepcjonista, podchodząc do stołu. – Przyszliśmy za późno – odrzekł Tomas. – Wszystko stracone. Ale jak to? Proszę spojrzeć, on oddycha, nie umarł. Ale nie żyje. Przerwał mu Tomas i przed opuszczeniem pokoju zabrał książkę leżącą na stole. Tomas Harvey wychodził ze swego gabinetu, żeby udać się do studia stacji telewizyjnej NWA Channel, kiedy zobaczył przed sobą mistrza koła Prometeusza. Panie Harvey, cieszę się, że pana widzę. Otworzyliśmy pański rozkład zajęć od przybycia do Florencji, aż do tej chwili jednak... Proszę mi wybaczyć, ale nie mam teraz czasu. Czekają na mnie. Jest pewna luka w czasie, której nie możemy wypełnić. Wiemy, że udał się pan bezpośrednio do hotelu Loggiato dei Serviti, skąd zabrał pan książkę, którą przeczytał Markus, oraz pergamin z kluczem do kodu, a potem na 20 minut straciliśmy pański ślad. Myli się pan. Tego pergaminu nie było w pokoju. A więc znalazł pan tłumaczenie MS-408? Rzeczywiście, miałem je w rękach. I co pan z nim zrobił? Nie wydaje mi się, żeby musiał pan odpowiadać. Czy ukrył je pan do Florencji? To moja sprawa. Wiemy na pewno, że nie było go w pańskiej walizce ani przy panu, gdy wrócił pan do Nowego Jorku. Nie ma go także w pańskim mieszkaniu. Czy pan je zniszczył? Bez wątpienia. Dobrze pan wie, że w końcu dowiemy się prawdy. Będzie pan nieustannie śledzony. Każdy pański ruch będzie nam znany, więc dlaczego pan stawia opór?
Sam mi Pan powiedział, że z jednym człowiekiem trudno walczyć, jest bowiem szybki, nieprzewidywalny i nieuchwytny. Zrobiłem, co powinien był zrobić i nic Pan na to nie może poradzić. Rozumiemy Pańskie pragnienie przeczytania tej książki, ale wie Pan, że nie zrezygnujemy z naszej misji. Jesteśmy tak blisko celu, musimy ukryć to dzieło, by ochronić ludzkość. Przekonamy się, co jest nam przeznaczone, odparł Thomas, oddalając się szybkim krokiem. W tym samym czasie Chris Belton, producent audycji Filary Mądrości, po raz kolejny zapytał realizatora. W dalszym ciągu nic nie wiadomo? Nic. Za niecałe 10 minut wchodzimy na wizję, a Thomasa Harvey'a ciągle nie ma. Poza tym dostaliśmy dziś wieczorem jakąś przesyłkę na jego nazwisko. Co pan proponuje? Możemy nadać któryś z poprzednich nagrań, ale wtedy nie byłby to program na żywo i ryzykowalibyśmy, że spadnie oglądalność. Chris Belton uderzył gwałtownie ręką w blat stolika kabiny realizatora, a potem rzucił spojrzenie na plan, gdzie wszystko było gotowe już od wielu godzin. Podniósł wzrok na świetlne cyfry zegara odmierzającego czas do tyłu i w końcu powiedział: jeśli nie pojawi się za minutę, włączamy magnetowid. W tym momencie dało się usłyszeć poruszenie przed drzwiami do studia. Jest! Zawołał asystent producenta. Wszyscy obecni na planie zobaczyli wchodzącego profesora. Twarz miał zmęczoną, krok mniej sprężysty, wyglądał tak, jakby nie spał od wielu dni. Bez słowa wymówki realizator spojrzał na cyfrowy zegar i powiedział: jest za późno na makijaż. Jeśli wszyscy są gotowi, zaczynamy za 30 sekund. Po czym zwracając się do Tomasa, któremu technik zdążył przymocować mikrofon, założyć słuchawki, zapytał: jest pan gotów? Jeszcze nie. Muszę mieć przesyłkę, która z pewnością została tu dostarczona. Proszę, oto ona. A kiedy Tomas skierował się na plan, otwierając paczkę, realizator zawołał za nim: pan wie, co w niej jest? Jasne. Sam ją wysłałem do siebie z Florencji. Uwaga, zaczynamy za 15 sekund. Jeszcze chwila, podajcie na ekranie numer telefonu do studia. Dzisiejszego wieczoru głos będą mieli telewidzowie. Realizator kazał włączyć muzykę zaczynającą audycję. W tej samej chwili jedna z kamer skierowała się na profesora, który stał na środku planu. Kiedy zaległa cisza, zrobił kilka kroków w kierunku gości i zapytał ich: czy pamiętacie Państwo, o czym mówiliśmy podczas ostatniego programu? Tak, odpowiedział siedzący naprzeciw niego młody pisarz. Przedstawił pan telewidzom hipotezę, która zakłada istnienie dzieła odsłaniającego całą wiedzę. Rzeczywiście, ale dziś przekonacie się, że nie jest to hipoteza. Mam tu dokument absolutnie wyjątkowy. Książkę wydrukowaną w jednym tylko egzemplarzu w 1791 roku przez człowieka, który przybrał imię Edypa. Dzieło to odpowie na wszystkie pytania, jakie my stawialiśmy w studiu, a telewidzowie w swoich domach przed telewizorami. Nie, nie ma pan prawa tego robić. Człowiek, który wykrzyknął te słowa, pojawił się nie wiadomo skąd i siłą torował sobie drogę wśród techników, zmierzając w kierunku Thomasa Harvey'a. Harvey, pewien, że musi to być członek koła Prometeusza, przycisnął książkę do piersi i zawołał: nie pozwólcie mu zbliżyć się do mnie. Realizator siedzący w swojej kabinie rzucił pytające spojrzenie na producenta, który na ekranie kontrolnym widział, jak kilkanaście osób usiłowało zatrzymać nieznajomego. Szybko został on siłą wyprowadzony spoza studio, ze studia przez ludzi z ochrony NWA Channel. Bez względu na to, co się wydarzy, kontynuujmy, polecił Chris Belton. Gdy porządek został przywrócony, Thomas powiedział: stawiam dziś Państwu następujące pytanie. Czy mam tutaj przeczytać tę książkę, czy też ją spalić? Po czym odwracając się twarzą do kamery dodał: zanim skończy się ta audycja, musicie dokonać wyboru między tymi dwiema propozycjami. Dlatego proszę dzwonić pod numer telefonu, który widnieje na dole ekranu. Chwilę potem realizator przełączył na plan pierwszy telefon. Dzień dobry, skąd Simon z Baltimore? Nie po to oglądał audycję Filar Mądrości, żeby z końca zadawać te same pytania. Nadszedł czas, żebyśmy wreszcie poznali odpowiedzi, na które wszyscy czekamy. Niech pan przeczyta tę książkę. Ryzykując, że tego nie przeżyjemy, doskonale, dziękuję panu. Pański głos zostanie wzięty pod uwagę. Posłuchajmy, co mówi kolejna osoba. Tu Barbara Bridgman z Filadelfii. Cena, jakiej wymaga poznania absolutnej prawdy, jest za wysoka. Niech pan bezzwłocznie spali to dzieło. Problem, który mamy do rozwiązania, rzekł Thomas ze wzrokiem utkwionym w kamerę. Polega na tym, czy lepiej poznać prawdę i stracić rozum, czy żyć szczęśliwie w nieświadomości, jeśli nawet szczęście to jest iluzoryczne. Człowiek od wieków nie potrafi dokonać wyboru. Czy ma stawić czoło Bogom, czy być im posłuszny, rozwijać się, czy pozostać na swoim miejscu, buntować się, czy stanąć na uboczu, zerwać swoje łańcuchy, czy tworzyć wciąż nowego. Słynne mity odsyłają nas zawsze do tych fundamentalnych pytań.
Przypomnijcie sobie historię Otosa i Efialtesa, dwóch olbrzymów, o których opowiada Homer, a którzy przypłacili życiem to, że byli zbyt zuchwali, tak, iż zapragnęli wedrzeć się do siedziby bogów w niebie, spiętrzając w tym celu góry. Podobny los spotkał Ikara. Był nieposłuszny i za bardzo zbliżył się do słońca, które go zabiło. Zastanówmy się jednak, kiedy człowiek jest naprawdę sobą. Czy wtedy, gdy z narażeniem życia dobija się do drzwi bogów, czy wówczas, gdy zadowala się tym, iż idzie wciąż tą samą drogą, jaką mu wyznaczono od narodzin i nigdy się nie buntuje? Czy uważacie, że istoty ludzkie są do tego stopnia pozbawione wyobraźni i odwagi, żeby dostrzegać tylko to, co możliwe i racjonalne? Muszę jednak przerwać, bo mamy następnego rozmówcę. Dzień dobry, tu Jessica Kirgan z Waszyngtonu. Do tej pory nie zdradził nam Pan na antenie własnego poglądu na ten temat. Gdyby musiał Pan dokonać takiego wyboru, jaka byłaby Pańska decyzja? Uważam, że jeśli człowiek pragnie różnić się od zwierząt, powinien zmierzyć się z tym, co niemożliwe. Bo tylko wtedy jesteśmy naprawdę sobą, gdy wykraczamy poza granice, które zostały nam wytyczone. Jednak moja opinia nie jest tu ważna. Teraz zwracam się do tych wszystkich, którzy od wielu lat oglądają audycję Filar Mądrości i do telewidzów, którzy po raz pierwszy połączyli się z nami. To wy wszyscy musicie podjąć decyzję. Jakakolwiek ona będzie, zaakceptuję ją. Niecałe pół godziny potem na planie pojawił się osobiście producent programu. Przedstawił się telewizją i podał Tomasowi kartkę. Profesor przeczytał wiadomość, schował kartkę do kieszeni i rzekł: mam oto wyniki głosowania. Wyraziliście Państwo swoją opinię, a ja, tak jak obiecałem, podporządkuję się Państwa decyzji. Rezygnując z poznania rewelacji zawartych w tej książce, wybraliście Państwo kontynuowanie życia. Thomas Harvey wyjął z kieszeni zapalniczkę i przytnął płomień do książki. Patrzył w milczenie, jak do jego stóp sypie się popiół. Potem odwrócił się do kamery i powiedział: spotykamy się w przyszłym tygodniu. Proszę, by zastanowili się Państwo nad następującą kwestią, o której będziemy razem dyskutować. Czy można uciec przed swoim przeznaczeniem? W tym czasie realizator dał znać, aby ruchoma kamera zrobiła zbliżenie płomienia zapalniczki i książki, której strony dopalały się zwolna, podczas gdy na ekranie przesunęły się napisy końcowe. Chwilę potem, gdy Harvey zszedł z planu, Chris Belton zwrócił się do niego z szerokim uśmiechem. Brawo, panie profesorze, to ogromny sukces. Mieliśmy rekordową widownię. Dzisiejszego wieczoru oglądało pana ponad 5 milionów ludzi. Ale czy mogę zadać panu jedno pytanie? Słucham. Skąd ten pomysł z książką? To był strzał w dziesiątkę. Gdybym powiedział prawdę, pewnie by mi pan nie uwierzył. Teraz ja chciałbym o coś zapytać. Czy przyniósł mi pan prawdziwe wyniki głosowania? Oczywiście, że nie. Przytłaczająca większość telewidzów chciała, aby pan przeczytał tę książkę na antenie, jednakże Chris Belton zawahał się na moment, a potem patrząc mu w oczy rzekł: muszę powiedzieć panu prawdę. Zaraz po rozpoczęciu audycji dyrektor stacji telewizyjnej NWA Channel wezwał mnie i zażądał, aby interweniował w razie niepomyślnego rezultatu głosowania. Dał mi wyraźnie do zrozumienia, że życzy sobie, aby spalił pan książkę. Domyśliłem się, że musiał to na nim ktoś znacznie wyżej postawiony. A więc koło Prometeusza wygrało tę partię. Wyrwało się Tomasowi, który zabierał się do wyjścia. Muszę teraz tylko odnaleźć pergamin z kluczem do szyfru. O czym pan mówi? A, nic takiego. Po prostu głośno myślałem. Dobranoc panu. Niecałą godzinę później Tomas wysiadł z taksówki. Zatrzymała się ona na Blackheath Street 65 przed drzwiami Bayard Building. Gdy wszedł do holu budynku, strażnik zawołał do niego: panie Harvey, słucham. Jest dla pana przesyłka z zagranicy, którą przyniesiono po południu. Po wejściu do mieszkania Tomas usiadł w fotelu i otworzył kopertę. Wewnątrz znajdował się list i dokument starannie opakowany w miękki karton. Profesor założył okulary i zaczął czytać. Drogi profesorze, gdy będzie pan czytał te słowa, ja prawdopodobnie odejdę już z tego świata. Dlatego postanowiłem zapoznać pana z wynikami mojego dochodzenia. Po przybyciu do Florencji udałem się od razu do Bartolomeo della Rocca. Przedstawiłem mu się fałszywym nazwiskiem, ale on szybko mnie poznał. Niech pan nie zapomina, że mógł nas bez trudu obserwować w internecie dzięki sieci kamer rozmieszczonych na Times Square. Było już jednak za późno, bo wszedłem do jego mieszkania i zamknąłem za sobą drzwi na klucz. Della Rocca pojął, że nie ma sensu stawiania oporu. Domyślił się też od razu, co oznaczała moja wizyta, że podejrzewałem, iż to on jest Edypem i szybko znajdę dowód jego winy, jeśli przeszukam mieszkanie. Wobec tego poszedł przodem i zaprowadził mnie do swojej biblioteki.
Wszystko to, czego pan szuka, znajduje się tutaj, powiedział ze spokojem. Gdy zapytałem pochodzenie najcenniejszych książek, położył na stole kilkanaście woluminów ogromnej wartości. Wyznał, że zdobył te egzemplarze w 1947 roku w Neapolu, w domu profesora Tomasa D'Astrellego. W tym momencie pomyślałem, że za łatwo mi poszło. Pod tymi dobrowolnymi wyznaniami musiało coś się kryć. De La Rocca odpowiadał otwarcie na wszystkie moje pytania. Chociaż był tylko podejrzanym, sam bez przymusu wziął na siebie całą winę. Mając się cały czas na baczności, dowiedziałem się, że część najpiękniejszych książek odziedziczył po pradziadku, który w 1865 roku przywiózł je z Sankt Petersburga. Gdy sprawdzałem jego komputer, przyznał, że to on wysłał e-maile do Marka Waltama i Howarda Duranta, proponując im spotkanie w celu wymiany klucza do kodu Rogera Bacona na książki o dużej wartości, które były w ich posiadaniu. Zawsze zacierał za sobą ślady. Zdawał sobie sprawę, że podobnie jak wielu bibliofilów, którzy brali udział w forum dotyczących badań nad manuskryptem, MS-408 może znaleźć się na liście podejrzanych. I dlatego wysłał do Duranta e-mail, w którym radził mu wystrzegać się Edypa. Brał pod uwagę, że ten e-mail zostanie kiedyś przeczytany przez policję. Następnie, gdy był pan u niego we Florencji, opowiedział panu, że spotkał się z Edypem, ale nic poza jego własnym świadectwem nie mogło potwierdzić tej wersji. Bartolomeo de la Rocca kończył swoje wyznania, gdy ja zaczynałem domyślać się jego strategii. Zrozumiał, że jest zgubiony i postanowił zagrać ostatnią kartą. Uśpić moją czujność, namówić mnie, bym przeczytał tłumaczenie MS-408. Miałem rację. Odpowiedziawszy na moje ostatnie pytanie, wziął do ręki jedną z książek, otwierając ją na pierwszej stronie. Książka była wydrukowana tak jak pierwsze Biblie wielojęzyczne. Każdą stronę podzielono na dwie kolumny, dzięki czemu czytelnik miał do wyboru cztery różne języki. De La Rocca wyjaśnił mi, że pierwsza kolumna napisana była w języku łacińskim, druga po włosku, w jego ojczystym języku, trzecia po francusku, bo w epoce, kiedy ją wydrukowano, był to język najczęściej używany przez europejskich uczonych, a czwarta kolumna zawierała tekst napisany po angielsku, bo był to język Rogera Bacona. De La Rocca przypuszczał, że przybyłem do niego, bo chciałem przeczytać tę książkę. Czekał tylko na to, żebym zatopił się w lekturze dzieła, którym myślałem od wielu lat. Kiedy po raz pierwszy dotknąłem tych stron, przypomniałem sobie, że Klara już je wcześniej odczytała. Nie mogłem przestać o niej myśleć. De La Rocca obserwował mnie w milczeniu. Wiedział, że jeśli moje oczy spoczną na pierwszych linijkach, będą zgubione, a on ocalony. Zresztą nic mnie nie trzymało przy życiu. Mogłem umrzeć w jednej sekundzie. Kiedy tak wahałem się, czy zacząć czytać, ujrzałem w pamięci twarz Marka Waltama. Wiedziałem, że człowiek za wszystko odpowiedzialny stoi właśnie przede mną. Zamknąłem książkę. Ponieważ nie pracowałem już dla FBI i nie miałem upoważnienia, żeby go aresztować, przykułem go kajdankami do drzwi biblioteki i przed wyjściem zadzwoniłem na włoską policję, zostawiając na stole całą dokumentację mojego dochodzenia. Oczywiście opuszczając mieszkanie, zabrałem tłumaczenie MS-408 i mam je teraz ze sobą w hotelu. Jeśli zaś chodzi o oryginalny pergamin Rogera Bacona, zawierający klucz do jego kodu, znajdzie go pan w tej kopercie. Do pana należy decyzja, co z nim zrobić. Czy odda go pan kołu Prometeusza, czy też zapozna się z nim i sam rozszyfruje MS-408. Markus Galeron. Po przeczytaniu listu Tomas wyjął ostrożnie pergamin z opakowania i położył na niskim stoliku przed sobą. Nadszedł moment, powiedział do siebie, żeby oddać ten pergamin albo z jego pomocą poznać wreszcie prawdę, nie bacząc na konsekwencje, jakie to ściągnie na mnie. Czy dotarłem do kresu mojej egzystencji? Czy mam dalej żyć jak dotąd, nie znając odpowiedzi zawarte w MS-408? Minęła noc, a on nie podjął żadnej decyzji. Kiedy pierwsze promienie świtu przedarły się przez zasłony w jego mieszkaniu, Tomas w końcu wstał. Nic i nikt, pomyślał, nie może zmienić tego, co ma nadejść. Moje życie zostało zaprogramowane, zanim się urodziłem. I chociaż nie wiem jeszcze, co zrobię za kilka minut, wszystkie moje czyny zostały przewidziane gdzieś tam we wszechświecie. Przeznaczenie wyznaczało moją drogę od początku świata. Muszę więc ją iść aż do końca. Tomas podszedł do półek biblioteki. Zamknął oczy i na chybił trafił, wyjął jedną z książek. Otworzył tę książkę, powiedział do siebie i położył palec na przypadkowym zdaniu. Jeśli tworzące go litery dadzą liczbę parzystą, zabiorę się od razu do odszyfrowania MS-408. Jeśli natomiast będzie to liczba nieparzysta,
Nie czytając, przekażę ten pergamin koło Prometeusza i wrócę do poprzedniego trybu życia, jakby to wszystko w ogóle się nie wydarzyło. Tomasz długo stał bez ruchu z zamkniętymi oczami, trzymając w rękach książkę. Aż w końcu na oślep położył palec wskazujący na przypadkowej stronie i odczytał następujące zdanie. Niech skutek dowodnie odpowie słowom, nie zamiar ochłodnie, tylko już pokój czarom. Przeliczył wolno litery i zamknął na powrót książkę. A potem, gdy tak stał samotnie w słabym świetle budzącego się dnia, na jego twarzy pojawił się dziwny uśmiech. Postscriptum. Pod koniec drugiego tysiąclecia głośna stała się sprawa tajemnicy związanej od bardzo dawna z manuskryptem znajdującym się w Bibliotece Uniwersytetu w Yale pod numerem inwentarzowym MS-408. Po ukazaniu się w Ameryce wielu książek zdradzających istnienie tego tajemniczego dzieła, temat ten pojawił się także w mediach amerykańskich, wywołując oczywiście wielkie zainteresowanie opinii publicznej. 14 lipca 2000 roku w stacji telewizyjnej Fox Family Channel opowiedziano o tej książce i o podejmowanych od kilku wieków próbach rozszyfrowania jednej z największych zagadek w historii. Miesiąc potem magazyn USA Today poświęcił artykuł temu tematowi. Francuski tygodnik Le Monde w wydaniu z 20 grudnia 2000 roku wspomniał o welinowych stronach manuskryptu zapisanego nieznanym alfabetem i językiem. Potem przyszła kolej na prestiżowe angielskie pismo naukowe Nature, które w grudniu 2003 roku pisało o MS-408 jako najbardziej tajemniczej książce świata. Bo takiego właśnie zwrotu użył Robert Brumbaugh w opublikowanej w Stanach Zjednoczonych pracy The World's Most Mysterious Manuscript. Chociaż manuskrypt ten w dalszym ciągu opiera się próbom odszyfrowania, podejmowanym w całym świecie przez zwykłych amatorów i naukowców, sporo jednak wiemy o kolejach tego jego losu. Dzieło to, którego autorstwo przypisuje się angielskiemu filozofowi, teologowi z XIII wieku, franciszkańskiemu zakonnikowi Rogerowi Baconowi, zaginęło i dopiero po trzech wiekach pojawiło się w Pradze na dworze cesarza rzymsko-niemieckiego Rudolfa II, który by je zdobyć zapłacił jakiemuś nieznanemu człowiekowi 600 dukatów w złocie, sumę jak na owe czasy kolosalną. Po śmierci cesarza, który umarł nie poznawszy sekretu tego dzieła, dostało się ono w ręce rektora Uniwersytetu w Pradze, a był nim wówczas Marcis z Kronlandu, który z kolei pod koniec swego życia przekazał je Athanasiusowi Kircherowi, duchownemu specjalizującemu się w studiach nad szyfrowanymi językami. Jemu także nie udało się próby odczytania kodu wymyślonego przez Rogera Bacona. Manuskrypt MS-408 zniknął na 300 lat i wyszedł z cienia dopiero w 1912 roku, gdy Wilfred Voynich, zajmujący się kupnem i sprzedażą starych książek, odnalazł go w bibliotece Villa Mondragone i kolegium jezuitów niedaleko Rzymu, po czym potajemnie manuskrypt odkupił i wywiózł do Stanów Zjednoczonych. Od tej pory nazwisko Voynicha służy często do oznaczenia samego manuskryptu. Przesłał potem jego kopię wielu ekspertom, którzy, chociaż nie udało im się odczytać kodu, potwierdzili, że jest to rękopis Rogera Bacona. Wreszcie w 1961 roku dzieło, którego wartość została oszacowana na ponad 150 tysięcy dolarów, nabył Kraus, bogaty nowojorski kolekcjoner, który w 1960 roku przekazał go w testamencie działowi starych książek Biblioteki Uniwersytetu w Yale. Obecnie jest coraz więcej prób deszyfrowania MS-408 na największych uniwersytetach świata. Jednocześnie, zarówno na Starym Kontynencie, jak i w Stanach Zjednoczonych, opracowano liczne programy na ten temat. Pośród najważniejszych należy mieć projekt europejski Electronic Voynich Manuscript Transcription. Dopiero jednak z pojawieniem się internetu dokonano istotnego postępu. W 1991 roku historycy, matematycy, statystycy i kryptolodzy połączyli swe siły na forum dyskusyjnym, które pozwoliło im konfrontować ich wiedzę i formułować hipotezy dotyczące deszyfrowania. Kiedy natrafiłem na to forum, zainteresowałem się tajemnicą MS-408, a także dziełami Rogera Bacona. Nie przypuszczałem wówczas, że na kilku tysiącach stron, które miałem przeczytać, napotkam tyle niespodzianek. Wszystko zaczęło się od lektury starego wydania o nadzwyczajnej potędze sztuki natury Rogera Bacona, który odnalazłem w dawnych zbiorach biblioteki w Aix-en-Provence.
To niewielkie dziełko miało specyficzny zapach papieru podniszczonego wilgocią, co stanowi urok starych woluminów. Przewracałem strony przez cały czas, zastanawiając się, ilu czytelników w minionych stuleciach trzymało w rękach tę książkę, gdy moją uwagę przyciągnął pewien fragment. Autor przedstawiał w nim swoją wizję przyszłości. Maszyny zdolne wprawić w ruch największe statki tak, iż będą płynąć znacznie szybciej niż napędzane wszystkimi wiosłami świata i do ich prowadzenia wystarczy jeden człowiek. Pojazdy osiągną nieprawdopodobną szybkość bez pomocy jakiegokolwiek zwierzęcia. Pojazdy ze skrzydłami pozwolą człowiekowi latać w powietrzu tak, jak to robią ptaki. Układ luster i soczewek umożliwi ludziom obserwowanie na niebie wielu słońc i wielu księżyców. Słowa te skłoniły mnie do tego, by dowiedzieć się czegoś więcej o XIII-wiecznym filozofie, który długo przed Leonardem da Vinci i Galileuszem zapowiadał pojawienie się statków motorowych, samochodów, samolotów i teleskopów. Potem trafiłem na kopię listu apostolskiego Klemensa IV, który nakazywał Rogerowi Baconowi, aby natychmiast powiadamiał stolicę apostolską o swoich pracach, nie zważając na sprzeciw prałatów ani reguły twojego zakonu. List skończył się zdaniem: pośpiesz się, ale pamiętaj o zachowaniu całkowitej tajemnicy. Nie ma tu miejsca, żeby przytoczyć dokumenty pochodzące od najwyższych instancji kościelnych i politycznych, które pragnęły zdobyć pracę Bacona. Wspominając o papieżu, który w połowie XIII wieku był przywódcą świata zachodniego, muszę stwierdzić z pewnym zaskoczeniem, że 700 lat później odnajdujemy ślad kodowanego manuskryptu Rogera Bacona znowu na szczytach władzy pewnego państwa, tym razem w Ameryce. 26 maja 1944 roku, zaledwie kilka dni przedtem, zanim tysiące żołnierzy przepłynęły Atlantyk, by wziąć udział w bitwie decydującym o końcu II wojny światowej, William Friedman, kierując wówczas agencją SIS, Signal Intelligence Section, współpracował aktywnie z sekcją 25 wywiadu angielskiego. Jednakże konferencja, którą zwołał tego wieczoru, nie miała nic wspólnego z toczącą się wojną. 15 uczestników zgromadzonych przez Friedmana przybyło, żeby skonfrontować swoje prace dotyczące zaszyfrowanego manuskryptu, sprowadzonego do Stanów Zjednoczonych przez Wilfreda Wojnicza. 30 lat później, gdy Stany Zjednoczone znajdowały się w samym środku zimnej wojny, kapitan Prescott Carrier, tym razem w siedzibie National Security Agency w Waszyngtonie, przedstawił wyniki swoich prób rozszyfrowania manuskryptu. Wszystko działo się tak, jakby dzieło Rogera Bacona było sądzone, że o jego losie decydowały najwyższe władze. Zastanawiałem się jednak nad inną kwestią. Jak doszło do tego, że MS-408, który wcześniej był w posiadaniu cesarza, a potem stał się przedmiotem zainteresowania szefa kontrwywiadu amerykańskiego, mógł zniknąć na całe wieki? Kim byli ludzie, którym udawało się ukrywać tak poszukiwane dzieło? Jakie były dzieje manuskryptu od chwili zniknięcia w Pradze aż do odnalezienia go w Rzymie w 1912 roku? Te pytania nie dawały mi spać po nocach. Nie znalazłem zadowalającej odpowiedzi ani w licznych e-mailach przesyłanych mi z czterech stron świata, ani w książkach piętrzących się od miesięcy na moim biurku. Musiałem pogodzić się z faktem, że historia tego dzieła pozostaje nadal nieznana. Długo próbowałem napisać esej historyczny o tej tajemnicy, ale istniało zbyt wiele wątpliwości, by mogła powstać satysfakcjonująca mnie rozprawa. Bez wątpienia niełatwą rzeczą jest opowiadać szczegółowo o jakiejś zagadce, a ostatecznie wyznać, że nie ma się do niej klucza. Wówczas przyszła mi do głowy myśl, żeby napisać powieść opartą na faktach, chociaż oczywiście nie może ona dać prawdziwej odpowiedzi. W tej całej sprawie jedno jest pewne. MS-408 wciąż zazdrośnie chroni swą tajemnicę. Gdy kończę pisać tę powieść, spoglądam ostatni raz na leżące przede mną stosy dokumentów, nie mogąc przestać myśleć o tych wszystkich, którzy w tej samej chwili nadal usiłują rozszyfrować tekst napisany ponad 700 lat temu. Dlatego zachęcam każdego, kto będzie czytał tę książkę, ażeby spróbował szczęścia sam lub na forum w internecie. Często bywa tak, że czyjeś świeże spojrzenie na tajemnicę odkrywa coś nowego. W każdym razie warto podjąć takie wyzwanie. Jestem przekonany, że sukces jest niedaleki.